A teraz Stronie Śląskie, tam już po powodzi. No i co to oznacza? Oznacza liczenie strat i sprzątanie. Jan Piotrowski razem z operatorem Marcinem Nowackim są na miejscu. Janku, to sprzątanie, ten powrót do normalności, trochę to potrwa, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń. Tak, ale już jest znacznie lepiej. Warto jeszcze dodać, że też pokazujemy to Państwu od dobrych 2 czy 3 dni. Wszystko także dzięki naszemu inżynierowi wozu satelitarnego Konradowi Noskowi, który jest tutaj też z nami. Dzisiaj już jest lepiej, jeżeli chodzi o przywracanie tych potrzeb. Powrót do jakiejś względnej normalności. Jest już w części Stronia prąd, jest w części też czysta woda, ale tylko w części. Są takie dzielnice, takie części miasta, gdzie absolutnie jeszcze przez długie dni, tygodnie, a kto wie, czy nie miesiące, nie będzie niektórych mediów. Dzisiaj pojawił się też sygnał z telefonii komórkowej. Jest internet mobilny, co dla wielu, wielu ludzi tych, którzy tutaj mieszkają, ale też, którzy ci przyjechali tutaj pomagać, jest niezwykle ważne. Są takie tymczasowe maszty postawione przez różne prywatne fundacje, ale też przez służby, z których można korzystać. Jesteśmy w miejscu, w którym dystrybuowana jest pomoc i w którym właściwie jest taki mózg w tej chwili zarządzania kryzysowego. Po tym, jak wczoraj po tym dramatycznym apelu na naszej antenie okazało się, że mieszkańcy domagają się wręcz, żeby przyjechał ktoś z zewnątrz i zaczął organizować zarządzanie kryzysowe. Jest tutaj teraz taki sztab, w którym Straż Pożarna miała już swój briefing. Rozmawialiśmy z nadbrygadierem Kamienieckim, czyli komendantem wojewódzkim PSP z Olsztyna, który został wyznaczony przez premiera osobiście, żeby tutaj skoordynować te działania. Rozmawiałem z nim przed chwilą. Nie wiem, czy możemy wyemitować tę wypowiedź, czy ona jest gotowa. A jeżeli nie, to powiem Państwu, co jest w tej chwili priorytetowe dla służb tutaj. Po pierwsze, to jest odbudowa infrastruktury. I to już się dzieje. Nie wiem, czy możemy to pokazać, ale tam nieco dalej jest przeprawa i takie nadbrzeże absolutnie zdewastowane przez żywioł i tam cały czas ciężki sprzęt pracuje. To są głównie ochotnicy, którzy mają ciężarówki swoje, swoje koparki, przyjechali tu z regionu i pomagają. Druga rzecz to jest przywrócenie prądu i wody, o tym już mówiliśmy. I trzecia wreszcie, zidentyfikowana potrzeba przez samych mieszkańców. Wczoraj też to przekazywaliśmy za pośrednictwem telewizji. Mówiliśmy o tym, że to jest bardzo ważne dla nich. Usuwanie, odbiór odpadów. To są nie tylko te rzeczy popowodziowe. To wszystko, co woda wypłukała po prostu z ich domów, to są też tak podstawowe rzeczy, jak po prostu żywność, która była na przykład w lodówkach. Lodówkach wyrzuconych przez ten żywioł z domów i coś z tym trzeba zrobić, bo to za chwilę będzie gniło, mówili mi mieszkańcy. I faktycznie, te śmieci są już zbierane. Pojawiły się worki, w których one będą umieszczone i to wszystko zostanie stąd zabrane. Proszę spojrzeć, tutaj od rana przyjeżdżają oprócz przedstawicieli różnych fundacji, organizacji dobroczynnych, przyjeżdżają także strażacy ochotnicy, którzy w tej chwili czekają już w gotowości, żeby ruszyć w teren. Proszę spojrzeć, są wyposażeni w sprzęt po prostu do pomocy. Przed chwilą była tutaj też para starszych ludzi, mieszkańcy ulicy Zielonej, którzy powiedzieli: błagam, niech ktoś przyjdzie nam pomóc, niech ktoś przyjdzie chociaż pomóc nam sprzątać, bo mamy 30 centymetrów mułu w mieszkaniu. Oprócz tego większość mebli jest do wyrzucenia, sprzętów też. Zostało im tylko trochę rzeczy. Nie mają co na siebie założyć. Na szczęście takie punkty, w których są i ubrania, i żywność, i woda, są tutaj, zostaną ci ludzie zaopatrzeni, ale nie mają rąk do pracy. Oboje są po operacjach, są schorowani i w takich sytuacjach pomagają i strażacy, i pomaga też wojsko. Tutaj widzieliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, które są od początku były na miejscu, ale mieszkańcy przez te ostatnie dni podkreślali, że to za mało. Teraz zdaje się, że już te potrzeby są zabezpieczone, bo widzieliśmy tutaj naprawdę dużo żołnierzy WOT, którzy robią zupełnie różne rzeczy. Od dystrybucji pomocy, rozdawania paczek, przez dystrybucję żywności, ciepłych, objeżdżają tutaj okolice z ciepłymi posiłkami, dystrybucję wody pitnej, takiej, w której można się też umyć, aż po sterowanie ruchem, bo tutaj jest dużo jeszcze zwężeń w związku z tym, że część jezdni jest na przykład zapadniętych. Wiem, już dostałem sygnał, że mamy tę wypowiedź nadbrygadiera Kamienieckiego. Proszę posłuchać, jak opowiadał o tym, co w tej chwili muszą zrobić tu służby. Pomoc organizowana przez obie gminy jest w sposób ciągły. Natomiast nasze wsparcie
polega przede wszystkim na skoordynowaniu tej pomocy. Działa bardzo wiele służb, bardzo wiele osób się zgłasza z indywidualną pomocą. Bardzo wiele podmiotów z tą pomocą przystępuje, więc to wszystko trzeba skoordynować. Trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że pracownicy urzędów gmin pracują już od wielu dni, często śpiąc po jedną, dwie godziny na dobę, a oni też są osobami poszkodowanymi, niektórzy z nich w tej tragedii. Także udzielamy wsparcia, koordynujemy tą pomoc, przede wszystkim to, co musimy zrealizować, czyli odbudowa infrastruktury. Najważniejsze priorytetowe zadanie to sieć kanalizacyjna. Wodę udało się już dostarczyć, prąd udało się dostarczyć, choć jeszcze są miejsca, gdzie z tym jest problem. Miałem sygnał, że dzisiaj w Soniu też jakaś chwilowa była przerwa, ale to na bieżąco teraz usprawniamy, obrabiamy tak i będziemy systematycznie, służby poszczególne będą systematycznie te infrastruktury odbudowywać. Woda, prąd, drogi, podobny jest problem ze śmieciami też może być zaraz. Znaczy, to jest jeden z elementów, które realizujemy, bo jedna kwestia to są śmieci te powodziowe, które są wywożone, natomiast też śmieci te komunalne. Część kontenerów na śmieci została zmyta i to też organizujemy, angażujemy w to firmy, które tutaj mają podpisane umowy i będziemy te kontenery też organizować. W całej tej karawanie służb i pomocy, która tutaj trafia, są ludzie, którzy troszeczkę być może są niezauważeni, przechodzą, chociaż mają takie specjalne odblaskowe kamizelki tutaj. Mają też takie podkładki z dokumentami. O, właśnie idzie tutaj, idą tacy państwo. To są przedstawiciele nadzoru budowlanego. Bardzo ważni ludzie, którzy oceniają, co tutaj się da uratować. Dzień dobry. Może nam pan powiedzieć, jak to wygląda? Co, nie specjalnie, bo musimy iść do kogoś, kto nas wezwał. Dobra? Rozumiem, jasne. No jak sami państwo słyszą, to jest bardzo newralgiczna sytuacja, tak? Jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Mieszkańcem jestem. Idę teraz do gminy, żeby chciałbym wziąć parę osób na mieszkanie, bo mam dom jak jednorodzinny. Żeby ktoś, że pan chce kogoś przyjąć? Przyjąć chcę, bo tu są biedniejsi i poszkodowani. No tragedia. Tragedia jest to. Ja tu jestem przybyszem spod Krakowa, w latach 70. przyjechałem. Budowaliśmy tutaj, rozbudowaliśmy kamieniołomy i przyjeżdżali do nas z Polski, z rodziny, z krakowskiego, bo stamtąd pochodzę. Jakie piękne to stronie było. Ale serce się kraje, widząc, jak ten wasz wysiłek teraz po prostu jestem został w chwilę. Jestem zespołu ludowego Śnieżnik teraz, przedtem byłem w Siekiereczkach. Kierownikiem, ale rozstaliśmy się i założyłem nowy. Śpiewałem takie panie z Ukrainy, przepięknie pomagają nam. Wczoraj się spotkałem z nimi, pojechałem do Lądka Zroju odwiedzić, czy mają, są, tego mają, dobrze się. No i dzisiaj też pojadę tam im pomóc, a teraz idę tu do gminy. Ale coś powiem, piękne miasto jest odbudowane, ono się odbuduje. Będziemy tu śpiewać, będę chciał na niedzielę zespół złączyć, a kapela, bo ta Ukrainka nam prowadzi ten zespół z córkami. I żeby tak było raźniej dla ludzi. Tak, no czyli przepięknie, słońce świeci i stronie powstanie na nogach. Fajnie. Czyli ludzie nam pomagają, staje Polski, tak widzę, bo ja byłem kierowcą. I tak patrzę po tych rejestracjach, że chętni są i z zagranicy. Kolega dzwonił z Ameryki. Tadek, pomożemy, tam zorganizują, bo on tu był mieszkańcem, tam trochę niżej mieszkał. Także chętni są i z Holandii, tam czyli też do żony. Jesteście dobrej myśli, że da na się pewno, to wszystko. Nie poddamy się. Takie jest życie nasze. Po tośmy przyszli tutaj. Różne rzeczy się dzieją po drodze, ale jesteśmy mocni. Mocniej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich tych poszkodowanych i o pomoc prosimy. Jak sami państwo słyszą, pomimo tego czasami bezmiaru zniszczeń, który tutaj jest i ciągnie się miejscami po horyzont, ci ludzie są zdeterminowani, żeby odbudować swoje ukochane miejsce życia.